go zabić dwa razy w ciągu jednego dnia. Burn. A Duke nie chce pomóc? Duke nie jest naszym sojusznikiem. Wygnał mnie z Wielkiego Pałacu i robi wszystko, by wypędzić kongregację wszechludzi z Cerkonos. Wyraz jego twarzy, gdy kazał mi opuścić dwór. Coś złego dzieje się z ludźmi, którzy za długo żyją w pałacach. Co się dzieje? Nie no, nie wierzę! Taka zajebista akcja! On się jeszcze nie zorientował w ogóle, że trzech typa mu padło na glebę. Więc go zabić dwa razy w ciągu jednego dnia. Burn. A Duke nie chce pomóc? Duke nie jest naszym sojusznikiem. Wygnał mnie z Wielkiego Pałacu i robi wszystko, by wypędzić kongregację wszechludzi z Cerkonos. Wyraz jego twarzy, gdy kazał mi opuścić dwór. Coś złego dzieje się z ludźmi, którzy za długo żyją w pałacach. A teraz? Coś jest na tak. Jest! Udało się! Dobra. Nie było na skoku, ale zgarnąłem go przynajmniej. Teraz właśnie. Jak się ich obu pozbyć, nie zabijając ich? Teraz, że żyje. Obijam tych typów o byle gówno i nagle to mu sprawiło problem z przeżyciem? Zabić dwa razy w ciągu jednego. Burn. A Duke chce pomóc? Duke nie jest naszym sojusznikiem. Wygnał mnie z Wielkiego Pałacu i robi wszystko, by wypędzić Teraz tak. Dzięki, gro. Fajnie, że wpisałem dół na krzyżaku, żeby mieć dociągnięcie. A wyjebałem się właśnie z dwóch strzałek, skoczony debil. Dobra, trudno. Nie będę tego znowu wczytywał, tylko po to, żeby to ogarnąć. Może jakiś kran, z którego mógłbym sobie upić troszkę wody? I za darmo odzyskać zdrowie? Czy zdrowie, Mone? Niestety nie widzę. Więc tym bardziej ja nie będę ich teraz otwierał, żeby nie zwracać niepotrzebnej uwagi. Czy jest twarz wszechczłowieka, czyli pewnie odmieńca. Jesteśmy braćmi. Oto co powinno zostać powiedziane. Teraz mam wyrzuty sumienia. Będzie mnie to męczyć całą noc.
patrzę, no to na razie w miarę to oczyszczam. Z tych rzeczy cennych. Warto przede wszystkim zabrania. Dołączysz tutaj do koleżków. Na plank cię nikt nie znajdzie. Mam amulecik. Tym razem krzepa, czyli pewnie większa siła. A nie, eliksiry przywracają nieco więcej zdrowia. No, ale tego nie potrzebuję, więc jest to kolejny amulet typowo po prostu na przemiał. 24 kości. Dobra, nie. Dalej się wstrzymuję z tymi runami, może będziemy coś lepszego. Raport wicerewidenta. To jest to samo. A mamy klucz Duranta, czyli możemy się już cofnąć do tego biura. Nie wiem. Dobra, tu jest rezydencja Stintona, do której mamy wejść. A my jesteśmy chyba w tym budynku, tak mi się wydaje. No, to na razie już chyba wszystko zwiedziłem, co chciałem, jeśli chodzi o te miejscówkę. Zabieramy wicerewidenta. Okienko. O, warto wiedzieć, że to było bezpośrednie wejście do niego. Dobra, wejdę. Wejdę. Gdzie jest Paola? Gdzie jest Paola? Proszę. Biuro. Ważne, gdzie jest Paolo? Czemu nie ma za szczerze? Gdzieś tam. Bracie. Dobra. Jest? Jest. Dobra. Się obawiam ich tutaj zostawić, nie? Dobra, nic im to raczej nie grozi, więc na razie niech są. Czy to... Szukasz Dady? Nie uciekniesz! Kiedy jest zapis? Kiedy jest zapis? Półtorej minuty temu, dobra, jak zaraz na mulet. Tyle dobrego. Ciebie zabieramy. Wygląda. Okay, dwa amulety tylko do znalezienia. Jeden tu, a drugi zaraz tu w tym. Zaraz tu bliżej. Tak, bo jak go trzono, to nie mogę tego znaczyć. Nie poddam się wpływowi pogańskiego wędrowca. Dziś spytam ponownie. Zabić tego, kto będzie po tym przechodził, no ale może postarajmy się tego nie zrobić. Mam do amuletu. Zjednoczymy się przeciwko duchom nieznanego, który chce nas wciągnąć wrzeszczących w noc, abyśmy nigdy nie wrócili. Wciąż żadnych wieści od naszych sióstr. Co to było? Ktoś by było pomoc krzyczą, miałem wrażenie. Przeczerpać siły od braci. Czyż bowiem nie jesteśmy jednością? Podstrzał. Za spożywanie mięsa szczurów.
Nie tacy jak Halo. Wy mi już grozili. Jest tam kto? Cisza, postawka. Nie zmuszaj mnie do przeszukania całego terenu. Nie. Strumień nieprawdy. Dobra robota. Pasterz musi dbać o czystość stada. Zapłacili za swe zbrodnie na tym świecie. Teraz należą już do pustki. Dobra, a kto to jest tak właściwie? Miejcie zakazy w swych sercach, bracia i siostry, a podążycie słuszną ścieżką. Zakazy to chciałem zrobić. O kurwa, co to było? Zaczekaj tutaj i sprawdzę coś. Cywil. Dobra. Ciekawe, czy mogę w ogóle ich uratować od tej egzekucji. W tych sercach, bracia i siostry, a podążycie słuszną ścieżką. Rozpalimy jasny ogień naszymi chwalebnymi czynami. Ciekawe, kto to było. Inni nie gubili swej drogi. Wydawało mi się, że mam jakieś monety. No, dobrze powiedziane. Wydawało ci się. Dziś spytam ponownie, czy to ścieżka, jaką sobie wybrała? Mam nadzieję, że odmieniec nie dotrze do niej przede mną. Dobra. Typ. A, dobra. Wiem, które to jest przejście. Czy przemawia przeze mnie arogancja, jeśli mam nadzieję na spotkanie Jednoczymy z tym potworem się przeciwko duchom nieznanego, który chce nas wciągnąć wrzeszczących w noc, abyśmy nigdy nie wrócili. Co? Czyż nie jesteśmy braćmi? Oto, co powinno zostać powiedziane. Wow. Teraz mam wyrzuty sumienia. Będzie mnie to męczyć całą noc. Cóż to może być? No dobra, nie ważne. No cóż. Wydawało mi się, że mam jakieś monety. Dobra, co jest tutaj? Przecież tu byłem. Wciąż żadnych wieści od naszych sióstr. Raczej nie, bo są to krwiokzy. Bardzo dziwne. Muszę czerpać siły od braci. Bowiem nie jesteśmy jednością. Okej. Coś więcej? Za tym trupem? Strzałki usypiające, to jest zawsze coś fajnego. Eliksir zdrawiający, którego nie wykorzystam. Echa kłam. Powracają jako głos odmieńca. A Jezu, to nie jest trup, to jest Bern. Ty właśnie, bo miałem iść pod ten mulet. Ten chyba, nie? Ja. Patrzer, dotyczysz cały czas. Abelo, na pewno wiesz, co robisz? Studiowałem na Półwyspie taktykę u boku brata Cardozy. Tamtejsze pirackie załogi stosują te same podłe sztuczki. To trochę jak proszenie się o strzałkę w brzuch. Wyjce nie słyną z ostrożności. Można sobie z nimi jednak dość łatwo radzić, jeśli masz pewną rękę i wiesz, które kable ciąć. Trzeba tylko zrobić to idealnie. Chwileczkę. Nawet najskromniejsza, lecz ciężka praca wyciska mięśnie niczym komp, wyrzymając nieczystości z umysłu. Przejdź tutaj do środka. Terytorium neutralne, to mi się podoba, prawda? Co jest to? Shindri? Jakaś mapka?
A może podzielisz się ze mną kapką cesarskiej waluty? Ej, znowu to ziomek. Siema, mordo. Serdeczne dzięki. Jeśli chcesz zarobić trochę grosza, to Krons Hand ma tylne wejście prowadzące do piwnicy. Wyglądasz na kogoś, kto żyje na szlaku, nie kogoś z wyższych sfer. Zrobią, jak zwęszą twój mały interes. A jak już to przemyślisz, to daj znać, kiedy oddasz nam naszą należność. Paulo chce po prostu uczciwych relacji. I proszę, przy okazji znalazłem czarnorynkowy sklepik. Wolny dzień. Wyjdę! Inak! Dobra, szybki czek, kiedy zapis? Okej, jest przed chwili, to mogę to jeszcze, kurde, naprawić. Na tyle, żeby mnie nie zauważyli. Okej, to jest przecież nawet. A może podzielisz się ze mną kapką cesarskiej? Serdeczne dzięki. Jeśli chce, tylko się tam nie obijaj. Jasne. A kto ich trzyma z dala od ciebie? Co tu się stało? Paulo, wiem, co dla mnie robi. Dla nas wszystkich. Dokładnie tak. Wysyła nas tu, byśmy nadstawiali za was karku. Ale wdzięczności jakoś nie widać. Nie stać mnie na tyle, ile żądacie. Dobry. Okej, co my tu mamy? Granaty kontaktowe, rzep granat, aha, chyba... W tym tygodniu też nie starczy na mięso wieloryba. Kupna i podwójny mechanizm. Każde ostrze działa dwa razy. O, to będzie bardzo dobre, zwłaszcza się przed na żołnierzy. Po to, co mam w temacie ulepszania twojego wyposażenia. Zobaczmy. Nie ma z tobą robić interesy. Puchawki i trafienia żywego celu. Nie pytam, za kogo pracujesz. Sprzedaję każdemu. I kupienie żebgranatu. No i mamy tutaj właśnie dwa ładunki na ostrzu i zwiększenie zasięgu. No, czyli teraz jedno ostrze będzie one-shotować praktycznie takiego jednego... chciałbym powiedzieć rycerzyka. Żołnierzyka, czy dosza. Strzałkę sobie... No, kupię sobie maksimum. Nie wiadomo, kiedy ja tu w sumie przyjdę. Tyle mogę zrobić, by chronić się przed pyłem. No i co jest tutaj? Mapa domu Stiltona. Gdzie mam w biurze planowania architektonicznego, tutaj znalazł mapę domu Aramisa Stiltona. Przyda się na pewno. Te interesy z obcymi. Zobaczmy, jak wygląda ta mapa. Bo to jest ciekawe, ja nie mam mapy w ogóle tego aktualnego miejsca, gdzie się znajduję, nie? Ale mam już mapę miejsca, do którego dopiero będę szedł. Dziękujący. No i patrzcie, tutaj mamy na kod tym razem. Ciekawe, jakie jest hasło. Jutro mam dostać cygara. Podobno wyjce zaczęły okradać porządnych ludzi. Kto by pomyślał? No, kto by pomyślał, że gang będzie wymuszał haracze, nie? Jakiś tupek okrada sklepy czarnorynkowe. Mam nadzieję, że dowiemy się, kto to jest. Jest, stoi bliżej niż sądzisz. Okay, amulet chyba jest tym razem w sklepie, ale o dziwo nie jest na sprzedaż, tylko jest zgadnięciem. Dobra. Tędy nie przejdę i tego nie zniszczę, potrzebuję klucza. O, chociaż może niekoniecznie, może będę w stanie wejść oknem. Pytanie, czy jestem w stanie to obejść. Tylko tu jest koniec, tędy się nie przycisnę, tutaj jest tylko wejście. Nie ma, zgadzam, żeby tak cierpieć. Art można liczyć. A masz swoje co? No i dziś wieczorem w kości. Przyłączysz się. Dalej, dalej! Nie? Tego mi było trzeba.
od środka. Jeszcze chyba żyje? Kurde, liczę, że to jest to przejście właśnie do tej. Ale patrzcie, już drogie terytorium. Dobra, jest na punkcie wyjścia tak naprawdę. Come on. Nie chcę być w punkcie wyjścia, chcę się dostać do tego sklepu, do tego domu. Sprzedawczyni. Bo zakładam, że to jest jej dom, a właśnie w nim pewnie będzie kombinacja. Dzielonowa! Na uszczelka, Kersen. Wiadomo, jako horror, byśmy po prostu byśmy opętali po prostu krwiotza bądź człowieka, już byśmy byli w środku. Mieli zadania one troszeczkę utrudnione. Zresztą do roku. Nie widzę też żadnego takiego zwykłego przejścia. Dobra. Zostawiłem ich tak. Miarę blisko siebie myślę, więc myślę, mogę na razie po prostu iść i sprogresować. Dobra, na razie po podzielę to na dwa odcinki. Ja mogę z kasy zabierać zawsze takie całe sukiewki. Kod do domu Stiltona. To od naszego przyjaciela Duke'a będzie ci potrzebne, gdy zabierzesz jedzenie do domu Stiltona. Zasad tam zapasy i dopilnij, by staremu nie brakowało wody. I pamiętaj, nikt inny nie może poznać tej kombinacji. Nikt. No i mamy tutaj odpowiedź. Finch Wisiorek, Natsu Cenowa Tabakiera, Markola Pierścień, Winslow Diament, Conte Order Wojenny. Bo, tak jak wspomniałem, to jest drugie podejście do tej misji. Właśnie, żeby Paola nie zabić. I jak się okazuje, kombinacje tych imion i tak dalej też się różnią. Ale choroba lokomocyjna, no co to będzie? Wiedźmy czasami tracą równowagę po teleportacji. Nie jest mi to jakieś mega potrzebne, ale może być okej. Chociaż w sumie, no wiedźmy jak się teleportują, no to zazwyczaj potem. Zazwyczaj albo kiedy walczą, albo kiedy chcą do mnie szybko dojść do miejsca, w którym usłyszały hałas, więc czy to mi aż tak potrzebne? Niekoniecznie, ale kto wie. Może będziemy mieli dodatkową opcję. Tutaj stopowania, ale jeszcze coś tu mamy, właśnie jakąś kolejną nutkę. Patrzę coś jeszcze więcej tu jest całego, ale jak tak patrzę, to nic. Zobaczmy, nasze dwie kukułeczki. Durante zaczęło się. Twoi ludzie zostaną uwolnieni przy kompanii górniczej Shindarei, gdy tylko sprowadzimy im zastępstwo. Musisz jedynie umieścić w skrzyniach, które przygotowałem, dwóch zwykłych pijaczków. Nada się ktokolwiek, byle w miarę zdrowy, ale nie przesadzaj ze środkami odurzającymi. Jeśli któryś umrze, transakcja zostanie zerwana. Weź ten klucz. Otworzysz nim tylne drzwi do mojego studia srebrorytów. Jak już kogoś zgarniesz, wsadź ich do skrzyni i dobrze ich tam zamknij. Gdy zrobisz swoje, wyjdź i zostaw drzwi otwarte. Jasnym jest, mam nadzieję, że mnie tam... Jasnym jest, mam nadzieję, że mnie tam nie będzie dopisano Mododi. Proszę. Czyli mamy sposób na Paola i na tego. Zobaczmy. Ładnie, okej. Okay. Teraz na szczęście też są oznaczeni, więc nie będę musiał na ślepo ich szukać. Od czego jest pomimo to? Też dodatkowy dobrze, że się tu wróciłem. Się tutaj nigdzie nie pomylił. Czekaj, to jest tu. O, właśnie tutaj. Wyjście. Dobra, najbliżej
Najbliżej mam do wicerewider... A nie, 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 nie. Najbliżej mam do Paola. Nie jestem żadną szumowiną. Op. Ładnie, ładnie. Ale proszę, to o, ciekawy sposób na pozbycie się ich. Przydałby się kubek czegoś chłodnego. Ty w ogóle, Paolo, jest centralnie nad tym studiem. To nie, żebym się ustawił. To totalnie... Nie. Co? Dobra, wytestujmy działanie bełtu... z kobiety. Szlak! Cholery, nic nie widzę! Nie rozpraszać się! Dobra, nie, jest to, nie działa tak, jak sądziłem, że zadziała. Szukać wszędzie! Nie mam nastroju na zabawy, pokaż się! A ja nie mam nastroju na to, żeby z tobą, żeby ci się pokazywać, i co teraz? I teraz bełt żądlący powinien zadziałać na oboje. Wow, 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 wow! Gorące! No i poszli w cholerę. Pięknie. Czekaj, z tej strony to było. Z tej. Oczywiście. Wstać Paola do skrzyni. Skrzynie transportowe. Czas spłacić dług wobec społeczeństwa, Paolo. Dobra, to szybko przeczytajmy jeszcze tylko ten opis. Znaczy opis, tę notkę. Oto zapłata, Modoti. Oto co pozwolono mi zabrać z awaryjnego schowka w salonie. Zatrzymaj to, póki nie sprowadzę ci tych dwóch gości. Robi mi się niedobrze na myśl o płaceniu tym łajzom z kompanii górniczej, ale nie możemy pozwolić, by Paco i Bill tam zdechli. Opisano Durante. No, Durante niestety nie pomoże. No bo nie żyje. No ale my możemy pomóc uwolnić tamtych gości. Ciekawe, czy jest to jakiś srebrny na pamiątkę do zgarnięcia, bo widziałem, że jakiś właśnie był. W pamiątkach wpisany na, ogólnie na tym. Na Wikipedii. Znaczy na, Boże, na Wikipedii, na fandomie. Z tego. O, na kryształ. Że był jakiś taki właśnie do zgarnięcia tego, to chyba jednak nie tutaj. O, a może? Jap! Srebroryt z Megan. Okej, okay, mamy to. Nie wiadomo. Okej, okay, starczyło się po prostu dobrze rozejrzeć. W kasie. Notka do personelu. Nie róbcie więcej srebrytów dla pani Mindy Blanchard, póki nie spłaci tego, co jest wina. Nie wydawajcie jej też żadnego z istniejących portretów. Nie dajemy kredytów nawet wyjcom, a obietnicami nie wypłaca wam pensji. Jeśli jeszcze raz komuś z was zagrozi, dajcie znać, a ja porozmawiam z Paolem, podpisaną modelu. Podatnik ze studia. Jeszcze pierdzę trochę. Dobra. No i tutaj mamy... Zawrotne 4 sztuki złota w kasie. Spoko. Dobra, no z wicerewidentem będzie trochę gorzej, no bo jego zostawiłem trochę, tak na drugim miejscu. Ale jakoś sobie też poradzę, myślę. I właśnie, a propos, gdzie jest ten drugi amulet? Bo to był jeden, a gdzie drugi? Czy już ten drugi znalazłem? Tak, przydał ten. Ten drugi to był w tym. Ten drugi to był przecież w tym. W tym biurze od ziombla. No.
sumie jak już zabierzemy jego, no to zostaje tylko jedna kwestia do ogarnięcia. Mianowicie... ten. Gdzie oczywiście... obrabowanie sklepu. Żeby sobie... to ją wyciągnąć. Quick save, bo nie jestem pewny, co się stanie, kiedy wejdę. A, to sam jest, dobra. No to nic się nie stanie. A tak sobie tylko szybko przejdę. No i błano. Wsadź Berna do skrzyni. Dobra. Czy on coś ma jeszcze przy sobie? Nie. Zresztą to jest trudne pytanie. Gdybym miał, to już dawno bym to już z niego wyciągnął. Oby 5 lat odosobnienia dało ci czas na refleksję, kiedy miasto będzie się odradzać po twojej małej wojnie. No i pięknie. Obaj zlikwidowani. To teraz właśnie zostało tylko i wyłącznie obrabowanie sklepu, żeby zdobyć ten ostatni kościany amulecik. Z tego trupa nic nie wyciągnę. Co? Co to ma być? Okej, okay. Nawet ładnie wyszło. A co? Kurczak był nieświeży? Nie. O, też. Kajsu? Schowane w takim trochę odsłonionym miejscu. O, łańcuch! Dobra, to było kurwa... durne, to było dziwne. Zobaczmy, gdzie zajdziemy po tym łańcuchu. Aha, tutaj. Kurde! Dobra, once again, jak tu wejść? To jak przejdę, no to po prostu będę dalej w punkcie wyjścia. Tu nie ma czego robić, niestety. Tu jak wejdę, też jestem w trybie. Tajemnicze kobiety opuszczają obserwatorium? Okay. Czy konserwatorium? Wy kokutasa od mięńca! Co? Skąd ona może wiedzieć, jak wygląda dzień pracy? Tak. Kiedyś pracowałem tak, w kopalni. Tak. Raczej nie polecam. Podobno pozbywają się pracowników w przetwórniach ryb. Krakersy. Kurde, no jak ten kod zdobyć, no? To jest jedyna rzecz, której, kurde, nie jestem w stanie teraz ogarnąć. Mamy tutaj... drzwi. Drzwi, przez które nie przejdę. Jak na złość, nie ma też tutaj nigdzie żadnego tego przejścia, przez które mógłbym po prostu przeniknąć jako postać cienia. Okej, okay, mam teraz pomysł, co bym mógł zrobić, tylko muszę przewejść najpierw na górę. To mi się podoba! To jest pytanie, czy ja mogę stworzyć tego klona w tym miejscu? Zobaczmy. Mroczne bliźnie. Potrzebuję więcej many. No. Nie, niestety nie mogę, bo już tak myślałem, że może sobie zrobię to bliźniej i się zamienić z innymi miejscami, no ale jak widać, nie ma tak łatwo. Nie ma tak łatwo. Tego nie wysadzę, wiadomix. O, jakby to obejść, no? Tak, wiem, że jest tu gdzieś runa. Czy tam mam bolu. No i dobra, mamy tutaj od drugiej strony przejście. Okej, okay, dobra, mamy to.
Cyk. No i przejście otwarte. Wystarczyło tylko i wyłącznie zniszczyć deskę, która blokowała przejście. I dzięki temu będę mógł teraz wejść po ludzku, powiedzmy. I być może w środku znajdziemy sobie kodzik właśnie. To, że jak tak zostają, to jest trochę ryzykowne, no ale... Chyba. Proszę bardzo, otwieramy. Jeszcze pociski, no ale ich oczywiście więcej nie podniosę, mam w maksimum. No jest ten gościu w ogóle tam kontaktuje, w sensie czy on ogarnia, co się wokół niego dzieje. Wygląda jakby się naćpał albo nawalił. No i już jest nieprzytomny. Dobra, ale wolę sobie zapisić, zrobić tak w razie. Kasy. Iksir, którego nie podniosę. Jeszcze go nie wezmę. Chleba do podjedzenia. Niewysłany list. Kochanie, wciąż nie wiem, kiedy do ciebie dołączę. Nie mogę zamknąć teraz sklepu ani zostawić mojego brata samego. Prowadzenie czarnorynkowego interesu jest tak trudne, jak podejrzewałem. Konflikt w dzielnicy nie przygasa ani trochę. Całymi dniami i nocami słyszymy wystrzały rewidentów i wyjące bełty, których używają wyjdźcy. Nie wychodzimy z budynku, mając nadzieję, że to wszystko niedługo się skończy. Zawsze, gdy jestem smutna, patrzę na nasz ślubny srebroryt. Jakiś to był wspaniały dzień. Mamy kod. Mam dla ciebie niespodziankę z okazji rocznicy, ale nie wiem, czy wytrzymam, tak bardzo chcę ci ją dać. Uważaj na siebie, słońce, kocham cię, podpisano Marta. Okej, okay. Czyli gdzie jest srebroryt ze ślubu? Czy to po prostu zdjęcie? Tutaj chyba. Srebroryt ślubny. W miesiącu deszczu ślub, miłość aż po grób. W miesiącu deszczu ślub. W miesiącu deszczu. Dobra, moment, bo w praktyce mam już to, tylko potrzebuję odpowiedzi właśnie, kiedy jest ten miesiąc. Miesiąc deszczu. O ty. Czekaj, dobra, może nie będę się googlować. Dobra, czekaj, Jezu, tu mamy kalendarz cały. Dobra, dobra, moment, żebym teraz się nie popierdolił. Jeszcze raz, jak to było? W miesiącu deszczu ślub, miłość aż po grób. Miesiąc deszczu, mamy tutaj. Rain. I 25. Okej, okay, czyli zakładam, że 25 dzień, 4 tygodnia. Czyli 25.4 będzie kod. Okej, okay, nawet googlować tego nie musiałem. Zobaczmy, czy mam rację. Zapis oczywiście. 25.4. Jap. Nie wiem, czy mam wszystkie plany, więc w razie W jeszcze jej nie ogłuszajmy. Zabierzemy oczywiście, co się da, ale jak nie mam wszystkich planów znalezionych, co biorąc pod uwagę, że w misji z Gidoszem powinienem dwa plany i dwa plany też w poprzednim odcinku, w poprzedniej misji, to wolę jednak póki co nic jej nie robić, ale sam amulet to przygarnę. Ostrożnie. Dobra. Pewna ręka. Twoje bełty zadają nieco większe obrażenia. Nie, też nie potrzebuję. Więc poproszę o kosteczkę. Ty, tutaj coś jeszcze zostawiłem, widzę. Jakiś hajs. Jestem, więc niech tak zostanie. Gdzie to jest, kurczę? Nie z tej strony. Dobra, nie. Otwórz. Kni.
Pokaż mi, gdzie to tam jest. O nie, 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 nie. Z tej strony. To jest ona. Kurde, albo minął. Wielka kość, to oczywiście warto mieć. Ciężka sakiewka, 10 monet. Jeszcze do jedzenia. No a tutaj mamy to, co było w tym budynku. Dobra, w budynku, w tym domu, jej i tego ziomka. A? Jeszcze chyba do wzięcia. Nie. Dobra, czyli teraz no idziemy już do tego, do Stiltona w takim razie. Skoczy. Co się tu dzieje? Fuck. Zapis. Sprzed chwili. Zobaczmy z kiedy konkretnie. Po amulecie? Słuchaj, nie jestem wyjcem. Oni tylko biorą swój udział. Why? Why? No why? Czemu jak był zapis, to musiał się akurat tak wczytać, że babka mnie kurde ten... Że babka się wystraszyła. I zamknęła sklep. Ten sklep chcę obrabować, ale chciałbym też najpierw... Chciałbym też najpierw mieć po prostu ten. Chcę mieć tą opcję. Chcę mieć opcję na ten. Na zgarnięcie ewentualnie później upgrade'u. W sensie wiecie, żeby nie czekać do kolejnej misji z tą akcją. Po prostu wolę czekać. Tyle mogę zrobić, by chronić się przed pyłem. Dobra, nie wierzę, że tu jestem. Niech tak zostanie. Wychodzimy. Teraz szybki zapis. Manualny w sumie zresztą też, bo nie robiłem od dłuższego czasu. Prawie godzina 40 nagrania. To jak tam wytnę parę tych filmów. Nie, nie tym razem. Jakichś restagowanych akcji, no to może się skróci. Chociaż odrobinkę. Zabieramy to wszystko. Kupujemy sobie szczura. Czy chcę upić sobie Adermajer? Mogę, tutaj tego jeszcze więcej po drodze. Dobra, no i teraz do Jindosza. Co? Nie, skradaj się, skradaj. O, witaj. Myślałem, że należysz do gangu Paula, ale z bliska nie wyglądasz tak źle. Bliska nie, ale pamiętaj, to się zawsze może zmienić. Sklep, kluczyk, którego nie podniosę. To jest kolejny ten sklep z sejfami, tylko jak na złość, teraz sejfu nie ma do otworzenia, ale jest mina, której nie podniosę. No, tu sobie kupiłem. Jeszcze piątek. Okej, poza tym to chyba wszystko. Okej, albo ktoś do siebie strzelał, albo coś przed chwilą wybuchło. On serio na to nie reaguje? Dobra. Kasa. Dobra, to żaden raz się nie zajebał w akcji. Dobra, no i to już jest teren neutralny. Poproszę o szybki sejwik.
No i zobaczmy. Czy to jest przejście po prostu dalej? Czy to jest koniec misji? Wejdź do posiadłości. Nie, to koniec misji. Niestety, jedno wykrycie było. Szkoda. Jak to wygląda tutaj? Okej, okay, wszystkie plany, wszystkie amulety, wszystkie runy. O dziwo, jeden obraz gdzieś ominąłem. Nagrobię go poza nagraniem oczywiście. Zobaczmy. Zagadka Jidesh rozwiązana bez niczyjej pomocy. W walce o dzielnicy wyeliminowano obu przywódców i wydedukowano kod do drzwi na podstawie daty ślubu sklepikarki. Dobra. Okej. Okay. No to... Zobaczymy, co takiego się tu będzie, kurde, działo w tej posiadłości. W kolejnym odcinku. Bo zakładam, że będzie znowu jakaś gadanina, odprawa, coś tam. Czy tam, no może nie odprawa, ale jakieś podsumowanie, cokolwiek. Więc w kolejnym odcinku się tym zajmiemy. Ode mnie póki to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Dishonored 2. Cześć!